Cześć, jestem Cydi, a to kolejny odcinek Zagrajmy w The Walking Dead. Tym razem zaczynamy sobie epizod 4, który zaraz sobie tutaj ładnie zaczniemy. Wchodzimy sobie tak, epizod się nazywa Za każdym rogiem i zaczynamy. On The Walking Dead. Shut up, Carly! I've heard enough out of you! Now, what the fuck's the problem? You're not coming with us. Tak, na początek oczywiście mamy przypomnienie z poprzedniego epizodu. Co się stało, co się wydarzyło? Myślę, że oglądaliście. Jeśli nie, to lepiej obejrzyjcie, zanim będziecie to oglądać, bo jednak lepiej oglądać całość niż od powiedzmy połowy gry, a szczególnie dlatego, że to gra nastawiona na właśnie fabułę. Więc oglądanie od tego momentu byłoby troszkę bezsensownym. Ale tak, tutaj mamy jeszcze te previously, tak, poprzednio w Walking Dead. Tak więc sobie to jeszcze przeczekajmy. Ja to wszystko pamiętam, dodatkowo tą scenkę oglądałem już dwa razy, więc... No więc trochę mi się to nudzi, ale jeśli nie oglądaliście, to sobie przypomnijcie, to dobre przypomnienie będzie dla was. I mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagra tutaj. I już chce mi się tutaj grać, już chce mi się w to grać. Bo trochę czekałem na ten epizod, ponad miesiąc. Już nawet epizod 5 wyszedł, ale zanim do niego spolszczenie wyjdzie, to też trochę zajmie. Ale tak, gra się zaczyna. Gra przystosowuje się do twoich wyborów. Historia zależy od tego, jak grasz. Tak, i Telltale Games prezentuje w współpracy ze Skybound Entertainment The Walking Dead. No i. Co tu będzie? Tak, dojechaliśmy do Atlanty. No i. No i co tu się będzie działo? No. Okej, okay. Jest Kenny. Epizod 4 Za każdym rogiem, tak. I gdzie jest Lee? Tu mamy Omida, czyli naszego gościa nowego. Ona nawet nie wiem, jak się nazywa. Ale tak, są wszyscy. Są ładnie wszyscy. Tutaj Clementine się na coś patrzyła. Coś chyba zobaczyła. Tak, będzie zapewne chciała swoją krótkofalówkę. I co jej odpowiedzieć? Nie teraz. Może później. Not now, Clementine. Maybe later, okay? Okay. How's Omid? His leg's pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Chcę odpocząć. Spróbujmy właśnie zrobić ten postój. Kenny, hold up. Kenny, goddammit, I said hold up. Omid needs to take a break. Let's give him a minute. We're almost at the river. Almost to the boats. Then it won't hurt to stop for just one damn minute. Niestety Kenny chyba nie reaguje. Ale co to jest? Dzwonią dzwony w kościele. This city's not so dead after all. Keep moving. Cóż. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. Jest nadzieja, że to miasto nie jest opuszczone. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Someone's up there. Ktoś tam był. I don't see anything. Pytanie kto? Wiem co widziałem. Hej tam na górze. Hej tam na górze. Hey, you up there? Damn it, Lee. Keep quiet. You're gonna. If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Hello? Hello. Are you there? Okej, okay. Zaczyna się ciekawie. What the hell was that? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? It tolls for thee. Okej. Okay. Nadchodzą zombiaki chyba z każdej strony.
ale nie jestem pewien na razie. Tak, te dzwony oczywiście ich przyciągnęły. Cholera. Dobra, uciekamy i co teraz się będzie działo? Ściszę sobie troszeczkę słuchaweczki. Okej. Dobra, co teraz mamy zrobić? Na pewno uciekamy, to jest ważne. Kennego złapał, byle go nie ugryzł. Bo jak ugryzie, to już będzie nieciekawie. Teraz ja steruję? Okej. Kennego nie za bardzo w sumie lubię, ale jednak trzeba ratować kolegę w potrzebie. A tutaj Clementine z Benem są w większej potrzebie. Tak, Ben sobie uciekł. Dziękuję. Wcześniej współpracował z bandytami, teraz sobie ucieka. Super przyjaciel, super kolega. Gincie, gincie, szmaty głupie. No gin. Fuck. Czekajcie, ktoś do mnie dzwoni akurat teraz. Znawamy grę. Bo tutaj się dzieje akcja, której raczej nie będziemy pomijać. I uciekamy. River Street's right up ahead. That's not all. Okej, kolejni. I'll give me a fucking break. Za nami, przed nami, oni są wszędzie po prostu. Oh fuck, Chuck ma problemy. Shit, he's in trouble. We gotta help him. Mam nadzieję, że uda się go uratować, bo nie chcę stracić kolejnej osoby. A przecież on jest od niedawna z nami. No, serio, zostawiacie go? Okej. Jak nie ma innego wyjścia. Miejmy nadzieję, że się uda mu uratować się. Tak, miejmy nadzieję. I co tu mamy? To jest ten kościół chyba, tak? Czy nie? Ali został? A nie, myślałem, że został po tamtej stronie. You've opened up your wound. You're bleeding. Shit, it's gonna get infected. We gotta get him inside. Clean him up. Kenny, how's that door coming? I'm working on it. We'll work faster, would you? Won't be long before those things outside figure out where we went. You know this blood. Dajcie spokój. I ain't the one who's bleeding. Quit it. Ważne, żeby się nie kłócić, bo jak wiecie z poprzednich epizodów, to do niczego dobrego nie prowadzi. Okej, i zatrzymaliśmy się tutaj. Tak. Tak więc może by zakończyć ten odcinek, taki króciutki zrobić pierwszy. Jako taką zapowiedź serii, wiem, że może wam się to nie spodobać, ale cóż, nie będę miał za bardzo czasu, żeby to zmontować, bo mam z tym ostatnio troszkę problemy i postaram się to jak najszybciej wrzucić jeszcze dzisiaj, bo właśnie dzisiaj wyszło spolszczenie i może uda mi się to właśnie teraz zmontować, wrzucić i tak postaram się, żeby kolejny odcinek trwał gdzieś 20 minut, tak w ramach tego, że ten był krótki. Mam nadzieję, że się mnie za to nie zabijecie czy coś. I już kolejny odcinek, naprawdę obiecuję wam, że będzie długi, tak 20-25 minut, w ramach, że ten był taki króciutki. No i jeśli się podobało, jeśli też wam się tak podobało to, co tutaj widzieliście, jeśli też wam się chce tak dalej to oglądać, tak samo jak mi grać dalej, to zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, to w dół oczywiście, jeśli wam się to nie podobało, wow. No i cześć, nie będę przedłużał, cześć.